Witam was. O, jeszcze to. Witam was w odcinku 6, moi drodzy. Wczoraj miałem małą przygodę, bo utopiłem właśnie drona. Suszy się, mam nadzieję, że może coś z tego jeszcze będzie. Nie było to z mojej winy. Wyskoczył mi komunikat po prostu, że jest problem z kompasem i dron po prostu zaczął lecieć w bok, walnął w ramę, spadł z mostu i udało mi się go wyłowić. To właściwie będzie część mojego filmiku. Jak go utopiłem i jak go wyłowiłem. Było około 15 minut pod wodą. W ogóle musiałem gdzieś tam zejść z tego mostu, poprosić taką panią starszą, żeby mnie wpuściła na swoją posesję, żeby się tam dostać, także no były jaja. Siemanko, siemanko. Zawsze byłem ciekawy właśnie tutaj tego mostu, na którym się znajduję. Jadąc właśnie tamtym mostem dużym, zmierzając do Kilorglin, zastanawiałem się, jak tutaj jest i stwierdziłem, że na pewno tutaj sobie kiedyś podjadę i zobaczę, jak to tu wygląda wszystko. No i jestem. Widzę, że bardzo stary, ciekawy most. Stara, zardzewiała konstrukcja. To miasteczko Kilorglin słynie z tak zwanego puchwera. Nie wiem dokładnie, na czym polega ta tradycja właśnie. 3 dni po prostu imprezują, można wtedy pić alkohol na ulicy. I mają po prostu umieszczoną w klatce kozę wysoko nad drogą. No i tak to mniej więcej wygląda. Nigdy tutaj też nie byłem, bo zawsze były jakieś tam inne ważniejsze rzeczy do roboty. Zamierzam częściej robić takie rzeczy, zamierzam jeździć, zamierzam dowiadywać się czegoś więcej o Irlandii, dzielić się tym i wam pokazywać. Super miejscówka, naprawdę. Na motorku można było tu dojechać, kolega Robert mi powiedział jak. No i przyjechałem sobie tutaj, zeszłem z motora i wdepłem w kupę w ogóle dwoma butami, dwoma nogami. Impek. 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 Impek przebiegł. Bardzo fajna miejscówka, warto przyjechać na stary most w Kilorglin. Fajnie. Właśnie straciłem drona. Wyskoczyła jakaś informacja, że jakiś jest problem z kompasem czy z czymś. Normalnie leciał normalnie w bok, walnął w ramę mostu i spadł gdzieś tu, w ogóle taki syf jest. Zbieram się do majtek i spróbuję go wyłowić. Co za w ogóle jakaś masakra. Dobra, zobaczymy. Mam! Mam! Bateria cały czas miga, nie wiem, ma zwarcie pewnie. Ciekawe. Karta jest, także przynajmniej będę miał materiał. Tak mi się nie uśmiechało wchodzić do tej wody. W ogóle patrzcie, jak to jest przyjaźnie. No ale nic, przygody muszą być. W najgorszym wypadku będzie trzeba trochę poczekać i będzie nowy dron, tylko na pewno kupię sobie ubezpieczenie. Ciekawe, jak to jest właśnie z utopieniem.
Nie masz. Ściągam majty, jadę.